Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj środa, więc się odpowiadamy na wasze pytania. Sceneria troszeczkę inna, bo nie w mojej pracowni, tylko tutaj na miejscu montażu. No ale cóż, trzeba czasem wyjść ze swojej nory i trochę popracować. Zapraszam do oglądania. Dobrze, zatem dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, odpowiadać na pytania, które zadaliście pod filmem, pod tytułem jak zrobić schody zabiegowe. Akurat będę odpowiadał na te pytania, bo tak się składa, że robię schody zabiegowe, więc powiedzmy, że temat się łączy. Tutaj niektóre pytania albo sugestie były właśnie poruszane dotyczące tych schodów, więc czemu by nie poruszać takiego tematu. Napisał do mnie Krzysiek Kozicki i jeszcze dodatkowo Mateusz Gutkowski, przepraszam, Gutowski. Bardzo dwie podobne rzeczy. Nie 122, a 133. Oczywiście odnosi się do wcześniejszego filmu właśnie, gdzie pokazywałem, jak kleję stopnie zabiegowe i dlaczego takie przejęzyczenie. Bo ja zaznaczałem sobie rzeczywiście 133, a nie 130 razy, z tego względu, że zawsze dodaję sobie po prostu 1 cm. Chciałem wam powiedzieć dokładnie, jaki powinien być wymiar, ale że ze względu, że dodawałem sobie ten 1 cm, to powiedziałem to, co akurat ręce robiły, czyli powiedziałem te 133. Więc tutaj pomyłki nie było. Zawsze jak robię sobie zabiegi, pomimo tego, że mam ten swój szablon, robię sobie z każdej strony delikatny zapas, tak żeby jeszcze tutaj podczas montażu dociąć. Ma to znaczenie o tyle, że bardzo często mam gdzieś montaże daleko od domu, jeśli bym się pomylił, a ludzką rzeczą jest się mylić i na przykład jeszcze w pracowni dociął sobie za mały stopień, no to tutaj mam możliwość skorygowania tego i rzeczywiście tutaj te odpady ze stopni zabiegowych to są tam raptem do 2 cm, bo jeszcze oczywiście muszę zrobić dylatację od ściany, jeszcze muszę wyciąć miejsca na cokoły, więc tak jak mówię, lepiej sobie zrobić ten zapas i z tego się właśnie wziął te 133, a nie 122. Spoko. Mądrego warto posłuchać, stolarnia w garażu, pozdrawiam. Czekam na film z montażu balustrady. Właśnie i tutaj jest problem i podejrzewam, że finalnie będzie problem z tym filmem. A dlaczego? Już się zabieram za taki film od dłuższego czasu i nie mogę się za to zabrać. Prozaiczna sprawa. Montaż balustrady jest pod koniec montażu, czyli przez kilka dni, to z reguły to są 3 albo 4 dni, przygotowuję te schody, gruntuję, robię okablowanie, później montuję, później cokoły, później podpięcie LEDów, na koniec zostawiam balustradę. I powiem wam szczerze, po tych kilku dniach montażu ja jestem już zmęczony, jestem zdenerwowany, po prostu ze zmęczenia, nie to, że mi się robota nie podoba, ale już ze zmęczenia i zawsze z tą balustradą chcę już to wszystko skończyć i po prostu zabrać swoje rzeczy, posprzątać i jak najszybciej wracać do domu, bo jestem zmęczony i jak mam w głowie, że muszę jeszcze nagrywać film, no to po prostu to jest dla mnie naprawdę mordęga. Weź się pod uwagę, że to co tutaj widzicie, no to jest po prostu moja praca. I czasem trzeba coś szybko zrobić albo i po prostu nie mam na to już strasznie ochoty. Jeśli będzie tak, a na pewno w końcu będzie taki montaż, że balustradę dopiero po jakimś czasie montuję, to wtedy czemu by nie. Jest to naprawdę bardzo proste, nie ma w tym nic skomplikowanego. Jeśli jeszcze tralka idzie, na przykład jest jakaś kwadratowa bądź jakiś tam delikatny prostokąt, to naprawdę to jest bardzo proste, nie ma się tutaj czego obawiać. Ja wszystkie elementy, czyli słupki, inaczej nazywane królami oraz tralki montuję na śruby dwugwintowe i mufy są wkręcane w stopnie. Tutaj cała filozofia polega na tym, żeby to dobrze sobie rozmierzyć, a samo ułożenie słupków głównych, no to tutaj też musicie się zapytać klienta albo żony, gdzie one mają być montowane. Czyli montujecie sobie najpierw dwa słupy główne, czy na dole, na górze i po środku tralki też równo to porozmierzać, czy chcecie jedną tralkę, czy dwie tralki. Naprawdę prosta sprawa. Jak kiedyś się zawezmę, to nagram ten film, obiecuję. Kolejne pytanie.
Bardzo fajnie opowiedziane, kurde, kilka filmów jeszcze i podejdę do swoich schodów, spróbuję swoich sił. Bartosz do mnie napisał. To jest bardzo dobry pomysł. Czemu by nie? Wiele osób, które mnie ogląda, same montują schody i wychodzi to bardzo dobrze, bo czasem jest tak, że ktoś do mnie dzwoni, ma jakieś pytania, jakieś tam niuanse i wtedy nie ma problemu. Ja chętnie odpowiadam na takie pytania. A na koniec z reguły takie osoby wysyłają mi zdjęcie, jak to wyszło i w 99% wychodzi naprawdę super, a jak na pierwszy raz, no to można nawet powiedzieć, że wychodzi to idealnie, więc to tak samo jest dla ludzi, jak ktoś ma tylko i wyłącznie czas i troszeczkę jakieś tam zdolności manualnych, to spokojnie powinien sobie poradzić. Dodatkowo Wam jeszcze powiem, że jak oczywiście starczy czasu, jak znajdę w ogóle ten czas, o to jest lepiej powiedziane, to nagram całą serię, taką naprawdę od A do Z, nie wiem czy ona będzie miała 8 czy 10 odcinków, nieważne, jak samemu naprawdę od początku do końca zrobić schody. Zaczynając od tego, jak czyścić, jak gruntować, jak rozmierzać, jak zrobić pierwszy schód, no bo pierwszy schód najbardziej jest problematyczny. Mi z pierwszym schodem zawsze najdłużej schodzi. I po kolei. I zrobię to jeszcze, żeby było... I to specjalnie będzie seria dla osób, które same chcą sobie zrobić schody i będą to robione schody z gotowej klejonki, taką jaką można kupić, czyli gotowa klejonka schodowa i jak z takiego materiału samemu zrobić schody i jeszcze używając do tego dość prostych narzędzi. Osoby, które są zainteresowane takim tematem, podejrzewam, że się ucieszą. Osoby, które nie są zainteresowane takim tematem, bo są, nie wiem, stolarzami, pewnie się nie ucieszą. Podejrzewam, że te filmy będą miały trochę mniejszą oglądalność, whatever. To nie są filmy nagrywane na to, żeby miały miliony wyświetleń i tak na to raczej nie ma szans, tylko żeby komuś to pomogło. A myślę, że to coś takiego pomoże. Dobrze, kolejna sprawa. Pokazywałem Wam, jak wykorzystuję kątownik nastawny do mierzenia schodów zabiegowych, tak jak tutaj. I osoby mi różne tam napisały, że ktoś używa tam jakiejś sklejki, że ktoś używa HDF-ki, pasów z HDF-ki. Ogólnie różne, że wiem, że niektórzy wykorzystują do tego tekturę taką malarską. Ogólnie są różne sposoby na to i każdy jest dobry, o ile uda się dobrze przenieść te wymiary i te kąty. Ja Wam tylko powiem, dlaczego ja mam taką metodę, że używam tego kątownika nastawnego, a nie robię jakichś tam szablonów. Pierwsza sprawa, że nie chce mi się docinać tego kartonu, znaczyć na kolanach u klienta. Jak jadę na pomiar, to jestem raczej fajnie ubrany. Po prostu nie chce mi się brudzić, a używając samego kątownika, no to złapię sobie tylko kąty, spiszę sobie to do zeszytu, czyli nie potrzebuję nic więcej oprócz zeszytu, długopisu i metrówki i tamtego kątownika nastawnego. To jest pierwsza sprawa, ale jest jeszcze druga sprawa, mniej oczywista. Tak jak mówiłem, mam czasem gdzieś dalej te pomiary i nie ukrywam, że lubię jeździć samochodem. Jak mam taką możliwość, okazję, to lubię sobie śmignąć pomarańczą, moją Mazdą. Więc nie wyobrażam sobie, że tam jakieś trzymać te szablony zrobione z kartonu, z dykty, ze sklejki, z KDF-ki. Po prostu to mam mało czasu na przyjemności i nawet taki coś właśnie, że mogę sobie gdzieś jechać, no to sprawia mi to przyjemność. Efekt jest ten sam, a nawet lepszy, bo jestem u klienta szybciej, szybciej wrócę do domu, więc same plusy. Ale oczywiście każdy ma swoją metodę. I każda metoda jest dobra, jeśli działa. Tak. Właśnie tutaj ktoś pisał o tekturze introligatorskiej milimetrowej. Może, no super, bardzo dobry pomysł. Jak ktoś to, czemu by nie? Napisał Rysiek, Ryszard Pracownik, ale nie bój.
Nie kumam jeszcze sytuacji, jak połączyć od dołu podstopnie ze stopnicą. Ja robię to akurat w ten sposób, że podstopnica, kolejna podstopnica, a ta stopnica, tak? Ta podstopnica jest zamontowana na stałe do wcześniejszej stopnicy w ten sposób, że ona jest od tyłu przykręcona. Można w ten sposób... Dlaczego ja robię, mam taką metodę? Sama stopnica jest tutaj z tyłu idealnie docięta pod kątem prostym. Jeśli ja tam od tyłu przyczepię na stałe podstopnicę, no to mam pewność, że stopnica z podstopnicą tworzy idealny kąt prosty. Jest to trwałe, jest to mocne i cała podstopnica już dla kolejnego stopnia tworzy podstawę, dzięki czemu mogę po prostu oprzeć kolejną stopnicę. Jest to kolejny po prostu punkt wsparcia dla stopnicy, dla kolejnej stopnicy. I Piotrek S. napisał pytanie z innej beczki. Czy na twojej grubościówce występuje problem podbierania materiału? Jakby tam występował problem podbierania materiału, to byłby naprawdę duży problem. Ale nie, no jest super, jest idealnie. Nie ma mowy o żadnych podcięciach, powiem wam. To jest naprawdę wyrówniarka i grubościówka, którą w tym momencie mam, to jest już sprzęt profesjonalny. Wcześniej, jak miałem swojego Hammera, tam też problem podbierania nie występował. Jeśli źle włożycie materiał do grubościówki, na wstępie gdzieś go tam naciśniecie albo go podciągniecie za bardzo, no to może coś takiego istnieć. Tutaj w tym nowym Felderze jest tak, że te rolki są naprawdę też potężne i w sumie nawet nie ma możliwości, żeby źle włożyć materiał, bo on jest tak mocno dociskany, że no, musi być to dobrze. W tym momencie, jak mam ten stół na wyjściu z grubościówki, ten przedłużający, no to tutaj już nie ma żadnego problemu. Problem podbierania materiału może występować w momencie, pierwsza sprawa, jeśli macie noże proste i są one źle ustawione, albo są na przykład tępe, bo to tak się też zdarza, że jak są noże tępe, to też zaczyna podbierać ten materiał. Albo jeśli blaty są źle, w jakiś sposób źle ustawione. Ja w tym momencie powiedziałem o tych blatach, bo jak wiecie, na samym początku miałem tego DeWalta DW733 i tam ciężko było powiedzieć, że to w ogóle blaty, bo tam były takie blaty zrobione z blachy i one, ich się praktycznie nie dało równo ustawić, zawsze się to gdzieś tam uginało. Więc rzeczywiście tam występował taki problem. A może jeszcze tam przy małych elementach nie, ale jak było delikatnie coś cięższego, to było notoryczne, że tam był tak zwany snipe, czyli podebranie materiału. Jeśli macie jakieś tam wyrówniarko, grubiarki z nożami prostymi, no to tutaj rzeczywiście trzeba troszeczkę skupić się, trzeba mieć umiejętność ustawiania tych noży, żeby to dobrze wychodziło, ale jeśli macie już z wałem spiralnym, no to problem źle ustawionych noży nie istnieje, bo tutaj noże się w ogóle nie ustawia, one mają swoje, każdy nożyk ma swoje gniazdo i te noże pasują idealnie do tego gniazda, więc tutaj po prostu nie ma co ustawiać. Należy oczywiście pamiętać, że w momencie, kiedy przykręcacie z nożem na kolejną stronę, no to trzeba dobrze oczyścić to gniazdo, żeby po prostu jakiś tam brud nie powodował, że sam nożyk będzie źle spozycjonowany, ale jeśli tylko przeczyścicie to gniazdo, no to nie ma żadnego problemu i na pewno to będzie dobrze ustawione. Tak samo sam stół grubościówki, no to no nie ma możliwości, żeby on był źle ustawiony w tym momencie. I ja mam na czterech czpieniach, to wszystko jest złączone łańcuchem. No nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby to się w jakiś sposób ugięło. Wcześniej w Hammerze, sam Hammer nie jest oczywiście jakąś wielką wyrówniarką, grubiarką, ale był tam
takiej średnicy mniej więcej cylinder na środku, który stabilizował ten stół, więc nawet jak wkładałem tam jakieś olbrzymie rzeczy, to też się nic nie uginało. Więc odpowiadając na to pytanie, nie ma takiego problemu. No i chyba teraz jak się patrzę, to wszystkie pytania, które były pod tym filmem, zostały wyczerpane. Na wszystkie odpowiedziałem. Cóż mogę Wam powiedzieć? Prawdopodobnie może mi się uda pokazać, jak montuję stopień zabiegowy, choćby nawet na przykładzie tych stopni. Tutaj mam, mogę Wam pokazać, co udało mi się dzisiaj zrobić. To jest w sumie pierwszy dzień montażu i udało się położyć w sumie 8 stopni. Zostało tyle. Myślę, że jutro spokojnie uda się resztę położyć. Jak starczy mi czasu, to rzeczywiście nagram jakiś odcinek, jak położyć tutaj choćby jakiś tam jeden stopień zabiegowy. No i to tyle. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę. Proszę również o udostępnienie. I widzimy się już w kolejnej realizacji. Trzymajcie się. Cześć!